Rozłożyć na czynniki metodą grupowania. No i trójmian kwadratowy, który mamy rozłożyć, jest taki: 4y kwadrat, dodać 4y, odjąć 15. Przypominam, że w tej metodzie, którą już wiele razy pokazywałem, chodzi o to, że szukamy parę liczb: a i b, nazwijmy je sobie, takich, że ich iloczyn jest iloczynem współczynnika przy najwyższej potędze, czyli tego, i współczynnika wolnego, czyli minus 15. Czyli ten iloczyn ma być równy 4 razy minus 15, czyli minus 60. A drugi warunek, jaki musi spełniać ta para liczb, jest taki, że ich suma musi być równa temu współczynnikowi wolnemu tutaj, czyli w tym wypadku 4. No i szukamy liczb, pary liczb, które to spełniają. No to widzimy po pierwsze, że te liczby muszą mieć przeciwnego znaku, dlatego że ich iloczyn jest ujemny. No to zastanówmy się, jak można rozłożyć minus 60 na iloczyn dwóch czynników. No możemy wziąć, no spróbujmy coś, na przykład 5 i minus 12 mają być przeciwnych znaków. No to wtedy zobaczmy, jaka jest ich suma. A dodać B, 5 dodać minus 12 to będzie minus 7, a ma być 4. No widzimy, że jak weźmiemy na odwrót, czyli minus 5, przeciwne znaki i 12 to wyjdzie plus 7, czyli też niedobrze. Musimy wziąć jakiś inny rozkład na czynniki. No to weźmy na przykład 6 i minus 10. Wtedy suma będzie minus 4. 6 od 10 to jest minus 4. No czyli to jest prawie dobrze, bo jak weźmiemy minus 6 i plus 10, to wtedy w sumie dostaniemy 4 i to jest ta para, która nam tutaj się przyda. I do czego nam się przyda? No do tego, żeby tutaj rozłożyć, rozbić ten kawałek, ten kawałek tutaj, na dwie części. Zgodnie z tym, jak rozłożyliśmy czwórkę. Czwórkę rozłożyliśmy na sumę A plus B. Czyli minus 6 plus 10. Czyli będziemy mieli minus 6y, bo tutaj czwórka jest przez y, plus 10y. No i o to właśnie chodzi w tej metodzie, żeby ten środkowy składnik, ten liniowy, ten, który jest proporcjonalny do pierwszej potęgi zmiennej, rozbić na dwie części, ale w taki sposób, żeby tu się dało to pogrupować i powiązać odpowiednie współczynniki przed nawias. No zobaczmy, jak to działa. No te pozostałe tutaj części przepiszę. 4y kwadrat. Odjąć 15. No i teraz jest to grupowanie. Aha, tutaj mógłbym to zrobić w odwrotnej kolejności, napisać 10y, odjąć 6y. To nie ma żadnego znaczenia. Tak czy inaczej, dojdziemy do tego samego wyniku. No ale teraz zaczyna się to grupowanie. Mogę pogrupować to wyrażenie, na dwie grupy podzielić. Tak, mogę to pogrupować. No i tutaj z tej pierwszej grupy wyciągnę wspólny czynnik przednawias, no to wspólnym czynnikiem tutaj będzie największym, jak się da wyciągnąć, będzie 2y. I co mi zostanie? Zostanie mi też 2y? Odjąć 3. Bo jak podzielę 4Y kwadrat przez 2y to zostanie 2y. A jak minus 6y podzielę przez 2y zostanie mi minus 3. A tutaj w tej drugiej części mogę wyciągnąć przed nawias co? Mogę wyciągnąć 5. I Zostanie mi z pierwszego 2y, a z drugiego zostanie mi minus 3. No i widać, że zapisaliśmy jako sumę dwóch wyrażeń, i tutaj oba te wyrażenia mają wspólny czynnik. 2y minus 3. Właśnie ten wspólny czynnik tutaj pojawił się, dlatego że ten rozkład na zielono tutaj znaleźliśmy odpowiednio, jest odpowiednio dobrany, i dzięki temu tutaj pojawił się ten wspólny czynnik, który teraz wyciągnę przed nawias. 2y minus 3. Wyciągnę przed nawias. I co mi zostanie w nawiasie? No w nawiasie z tego pierwszego zostanie mi 2y, a z tego drugiego zostanie mi piątka. No i to jest poszukiwany rozkład na czynniki. Ten trójmian kwadratowy, od którego zaczęliśmy, ma taki rozkład na czynniki. Można wymnożyć i sprawdzić, że to się zgadza.